Paweł Ptaszek, Wydgwiny Tymbok. Zmiany są znaczące, bo w zeszłym roku zostały zmodernizowane dwa boiska sportowe oraz wybudowany został kompleks rekreacyjny. Również zmieniona została komunikacja koło szkoły, wybudowane zostało rondo oraz powiększone miejsca parkingowe dla rodziców i dla nauczycieli korzystających z tej szkoły. Skąd narodził się pomysł na zorganizowanie dzisiejszego pikniku? No, ten piknik ma taką formę raz podsumowania tej inwestycji, a dwa jest formą rekreacji i integracji. Chcemy w ten sposób trochę zapromować nasz kompleks, pokazać, że można aktywnie, rodzinnie, wspólnie, razem spędzać czas. Czas mimo tej niepogody, bo planowaliśmy oczywiście imprezę na zewnątrz, natomiast brak pogody, deszcz zmusił nas do wejścia do szkoły. Jaskowicz Natalia. Izabela Klimek. Od ilu lat trenujecie? Od 14-15 lat. Ja od 9. Dzieci przedstawiły formy przygotowania do egzaminów, do sprawności ogólnie. Dzieci potrzebują sprawności, żeby na co dzień się rozwijać. To ułatwia im zakresy w mięśniach. To jest bardzo ważne, jeśli chodzi o taekwondo. W czasie treningów one dużo ćwiczą, dlatego przygotowanie do tego pokazu nie było trudne. Wystarczyło ułożyć kolejność, ale latami się nabywa takie umiejętności. Jak było widać, dzieci młodsze robiły wszystko bardzo ładnie, ale nie w takim, nie z taką ekspresją i idealnym wykonaniem, jak dzieci starsze. Grupa starsza co przygotowała? Ja przygotowałam samoobronę oraz punkty, układ. Ewa Kowalczyk, jestem wicedyrektorem Szkoły Podstawowej w Tymbarku. Oprócz tego uczę tu języka polskiego od 35 lat. Jakby mogła Pani nam opowiedzieć o pikniku, co zostało dzisiaj przygotowane? Piknik jest ukoronowaniem czy podsumowaniem rozbudowy termoizolacji, renowacji boisk i całego terenu wokół szkoły. Głównym założeniem jest integracja środowiska naszego szkolnego z mieszkańcami. Pogoda sprawiła, że większość imprez przeniesiona jest do szkoły i głównie to stawiamy na zdrowie, a więc zdrowy ruch, treningi piłkarskie, rozgrzewki, taniec belgijski, pokazy sportowe. To dla ciała, bardziej też przyjemne dla ciała, coś słodkiego, ale zdrowego, zdrowe przekąski przygotowane przez koło gospodyń, przez nasze panie z kuchni, przez rodziców. Ukoronowaniem czy podsumowaniem będzie też mecz, które rozegrają radni z nauczycielami. Pogoda deszczowa, ale chyba nie przeszkodziła w organizacji. W niczym. Frekwencja dopisała. Jesteśmy mile zaskoczeni ilością dzieci i rodziców. Szkoła jest duża, pojemna. Znalazło się miejsce na wszystkie imprezy. Thank you.
Jestem Kinga. Czy lubicie grać w piłkę? Ja lubię, chociaż nie za bardzo umiem, ale lubimy. Ja też bardzo lubię. Skąd narodził się pomysł, żeby wziąć udział w dzisiejszym pikniku? Ponieważ już od miesiąca przygotowujemy się na SKS-ach do piłki nożnej. No i jest otwarcie wojska koło szkoły, więc pomyślałyśmy, że weźmiemy udział. Czy pogoda przeszkodziła w dzisiejszych rozgrywkach? Myślę, że trochę tak. Na pewno ta sala jest dużo mniejsza. Ale jak gramy, to gramy na maksa, zawsze, wszędzie.